Dlaczego pan zabił? To dziennikarskie pytanie do Artura Z. padło tuż przed ogłoszeniem wyroku. Nikogo nie zabiłem, odpowiedział. Wiary temu twierdzeniu nie dał suwalski sąd okręgowy. Adrian Z. jest winny zabójstwa 90-letniej mieszkanki domu weterana, stwierdzili sędziowie po kilkumiesięcznym procesie i zgodnie z oczekiwaniem oskarżycieli posiłkowych skazali sprawcę makabrycznej zbrodni na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Do zabójstwa, które popełniono ze szczególnym okrucieństwem, doszło w święta Bożego Narodzenia 2016 roku. Wigilię, jak później się okazało, ostatnią, Genovefa D. spędziła w swoim mieszkaniu z rodziną. Ja nie wiem, czemu ona otworzyła. Ja dzień przed tym byłem u niej, na Wigilii. I ona powiedziała, i mówiłem, mama, nie otwieraj. Tak, nie, nie pan. Wcześniej mieszkający po sąsiedzku Adrian Z. pożyczał od swojej ofiary pieniądze, ale w dniu zabójstwa motywem jego działania nie był rabunek. Przyszedł do ofiary w pierwszy dzień świąt, 25 grudnia 2016 roku, by, jak mówił w wyjaśnieniach, złożyć jej życzenia świąteczne. Po jego wizycie oszczędności kobiety nadal leżały w domu, tam, gdzie zazwyczaj. Jak relacjonował nam Jan Daniłowicz, prokurator bardzo szybko to spostrzegł. No i znalazł ja w mig między talerzami, to była ta, co ona używała, a tak tu w takiej tej... No, miała tam gaz, nie, miała elektryczny. I tam w takiej torebce, no, na pogrzeb był. Pani Genovefa cieszyła się dobrym zdrowiem i wyjątkową jasnością umysłu. Ona by jeszcze podżyła, bo ona i głowę miała, tylko nie wiem czym. No, zabić 90 lat kobiety, wiązać, zatykać gardło. Przecież ona się udusiła, ręce, nogi, no, jak ja to zobaczył, to wie pan, ja dosyć nie taki słaby, zemdlał. Dopiero zobaczył, co to matka. Syn pani Genovefy i jego pełnomocnik nie mieli wątpliwości co do kary, jaką ich zdaniem powinien ponieść zabójca. Nie mówili jednym głosem z prokuratorem. To ja z tą panią adwokat. Ona mówiła, że dożywocie, a pani sędzia, ta nie sędzia, prokurator, mówi 25, to wie pan, to tak było na, tak, no ja wiem, oni przeczytali to, bo ona miała tych stron tam masę o tych jego poczynaniach, no i ja liczę, że nie powinni zejść, albo, no, jak nie, to ja będę pisał i z tą panią rozmawiał. Że to ma być wyrok do końca życia. Sąd podzielił pogląd syna zamordowanej. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 28 listopada 2018 roku. Sąd Okręgowy w Suwałkach, drugim Wydziale Karnym, w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu na rozprawie sprawy Adriana Dama oskarżonego o popełnienie czynu z artykułu 148 paragraf 2 punkt 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 148 paragraf 2 punkt 1 kodeksu karnego w zbiegu z artykułem 197 paragraf 2 kodeksu karnego i w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego. W punkcie pierwszym sąd orzeka oskarżonego Adriana Adama uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 25 grudnia 2016 roku do dnia 26 grudnia 2016 roku w Suwałkach, bloku usytuowanego przy ulicy Ognińskiego 4, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia, ze szczególnym okrucieństwem, dokonał zabójstwa w związku ze zgwałceniem Genovefy lat 90 w ten sposób, że po wejściu do mieszkania pokrzywdzonej zadał jej szereg uderzeń pięściami oraz kopnięć w twarz, głowę, klatkę piersiową, kończyny górne i dolne, działając z dużą siłą, zwłaszcza na twarz i głowę Genovefy, spowodował pokrzywdzonej rozległe podbignięcia krwawe powłok miękkich twarzy w okolicy czołowej, w powiekach obu oczu, na nosie, policzkach, wargach, brodzie, w małżowinach usznych, drobne rany tłuczone na grzbiecie nosa i w okolicy podoczodołowej prawej, otarcia na skórka na nosie i wardze górnej, pęknięcia małżowiny usznej lewej, rozdarcia błony śluzowej obu warg z wylewami krwawymi, wyłamaniem zęba drugiego górnego po stronie prawej, ze złamaniem wyrostka zębodołowego,
Sędzia jeszcze przez kilka minut wyliczał dziesiątki straszliwych obrażeń, jakich doznała zamordowana. Które to obrażenia spowodowały? Ugonowe niewydolność ośrodkowego układu nerwowego i ważnych dla życia ośrodków w nim się znajdujących w następstwie obrażeń wewnątrzczaszkowych, stłuczeń mózgu i krwiaków, a nadto związał jej nogi i ręce oraz wepchnął do ust knebel z sukni i przywiązał usta oraz głowę bandażem elastycznym, czym doprowadził do jej śmierci w godzinach porannych dnia 26 grudnia 2016 roku. To jest popełnienie czynu z artykułu 148 paragraf 2 punkt 1 i 2 kodeksu karnego w zbiegu z artykułem 197 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego i za to na podstawie artykułu 148 paragraf 2 punkt 1 i 2 kodeksu karnego w zbiegu z artykułem 197 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego wskazuje go, zaś na mocy artykułu 148 paragraf 2 punkt 1 i 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 3 kodeksu karnego wymierza mu karę dożywotniego pozbawienia wolności. Dodatkowo sąd orzekł wobec Adriana Z. obowiązek zapłaty 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia za doznaną szkodę na rzecz syna ofiary. Sąd na poczet zasądzonej kary pozbawienia wolności zaliczył Adrianowi Z. pobyt w areszcie tymczasowym, do którego sprawca trafił bardzo szybko, już 26 grudnia 2016 roku. To jednak przy orzeczonej najwyższej z możliwych karze dożywocia nie ma większego znaczenia. Będzie miało, jeśli Artur Z. w ewentualnym postępowaniu apelacyjnym uzyska zmianę wyroku. Wydane w środę orzeczenie nie jest bowiem prawomocne.